nowym daily vlogu. Dzisiaj w planach Blue City. Jak widzicie, jesteśmy w samochodzie. Ja i Max jedziemy właśnie do Blue City, ponieważ tam znajduje się bardzo fajny outlet. A to dlatego, że szukamy kurtki, kurtek puchowych, takich najlepiej jesienno-zimowych. Fajnie by było, gdyby kurtka miała kaptur, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to się potoczy. Dzisiaj nie mamy jakichś takich specjalnych planów, oprócz właśnie wypadu do Blue City, więc mam nadzieję, że mimo wszystko spędzicie z nami miło czas, taki luźny właśnie daily vlog. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Może byś się przywitał? Dzień dobry, dzień dobry. Witam, witam. Jestem, jestem. No, to zaczynamy. Pierwszy wybór to jest właśnie taka krótka kurtka z ogromnymi rękawami. Wygląda trochę jak wielki ptak od Dolce & Gabbana. Co wy na to? Kieszenie, proszę bardzo. A chyba trochę za szerokie te rękawy. Kolejny model, kurtka puchowa od Gaudi. Z takim fajnym kożuszkiem, zobaczcie, wiszący, nawet mamy pasek tu, co by na to, Massimo? Bellino. Dobra, następna propozycja, Elisabetta Franchi, chyba trochę za krótkie rękawy, co ty myślisz? Questa bella. Questa è bello, vero? Ale piękna jest ta kurtka. Przepiękna. Zobaczcie, mam takie kieszonki. È bello questo. Bello, no? Troszkę mnie to ciśnie. Chyba musielibyśmy tutaj większy rozmiar. Ale kurtka super. Futerka, co? Piękna jest ta kurtka. Gira di dietro. Bardzo dobre cenie, bo teraz 50% przeceniona. Gira di dietro. Bello. No dobra, kochani, to jestem ja. Ale niestety płaszcz od Pinko. Cienki, fajne, ale za duże. Ma co prawda tutaj pasek. Ale rozmiar na mnie niestety za duży. Fajne, co? All the places, I hope it means that you come home to me once you travel the world. No więc tak, najbardziej podobała mi się kurtka od Elisabetta Franchi, ale tą, którą mierzyłam, ta, którą mierzyłam, okazała się niestety za mała. Zresztą sami widzieliście, za krótkie rękawy i trochę za ciasne, bo to był rozmiar 40. Patrzyliśmy na większe rozmiary, ale okazało się, że 42 nie ma, było tylko 44 i potem już 46. Więc niestety kurtka odpadła. Płaszczyk z Pinko za duży. Co tylko 3?
Tak, Elisabetta Frank. No trzy kurtki tylko, tak. Płaszczyk od Pinko też odpadł, bo za duży. W kurtce od Dolce Gabbana wyglądała no, jak duży ptak. Extra large. No za duża, zdecydowanie za duża. No a została jeszcze ta czarna, ale powiem wam, że ta czarna jakoś tak... Nie mogłam się przekonać. Ładna, ale nie mogłam się przekonać, także poszukiwania trwają dalej. A teraz jedziemy coś zjeść. Czas najwyższy. Pizza. Pizza, mówisz? Szpaka Napoli. No dobra, zobaczymy. Albo pizza, albo jakieś burgery. Zaraz zobaczymy, gdzie wylądujemy tym razem na obiadku. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że coś zjemy w elektrowni po Wiśle. Pojechaliśmy na chwilę do mojej siostry nakarmić Lulka. Idę właśnie do niej do domu, bo Ola wyjechała na weekend. No i oczywiście ktoś musi się zająć jej maleńkim króliczkiem. Trzeba go nakarmić. Mam nadzieję, że znajdę go gdzieś w domu i przy okazji wam go pokażę. Zobaczymy. No i oczywiście u mojej siostry, jak zawsze na osiedlu, te przepiękne, ogromne hortensje. Co prawda już przekwitają, ale zawsze robią wrażenie. Proszę, jaki żarłok. Jaki piękny żarłok. Lulek. Słyszycie go? Jak chrupie? Moje drogie panie, mam do was ogromną prośbę, pytanie, bo często radzicie mi dobrze i korzystam z waszych poleceń, tak jak wy korzystacie z moich, a już wam mówię, o co chodzi. Poszukuję firmy, marki, która tworzy fajne jakościowo, z dobrych materiałów, być może w fajnych kolorach, to będzie taki dodatkowy akcent, i takie, które nie niszczą się już po pierwszym praniu, stroje do ćwiczeń. Tak sobie zerkam tutaj w tą stronę do szafy, bo powiem wam, że muszę wymienić swoje stare stroje do ćwiczeń. No już nie wyglądają za dobrze, mam ochotę na coś nowego. No i zaczęłam się tak rozglądać, żeby coś fajnego sobie znaleźć, tylko tak. Błagam was, niech to nie będzie Oceans Apart. Już nie mogę patrzeć na tę markę. Ona mi za chwilę wyskoczy po prostu z każdego kąta w moim domu. Nie mówię absolutnie. Nie, szukam czegoś zupełnie innego. Znaczy, no wiadomo, te wszystkie stroje do ćwiczeń dla kobiet, one są, powiedzmy, wszystkie podobne, ale chodzi mi o inną markę, być może taką, która jest nieodkryta, z której wy korzystaście, jesteście bardzo zadowolone, która nie jest właśnie jeszcze tak popularna. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, bo właśnie rozglądam się za czymś takim, potrzebuję stroju do ćwiczeń, najlepiej żeby to były leginsy i bluza, no może nie bluza, taka, wiecie, bluzka na ramionczkach, coś podobnego jak taki sportowy stanik, coś w tym stylu, no bo potrzebuję do domu i potrzebuję na siłownię, takie, które nie będą prześwitujące, w których się dobrze czujemy, no tak jak mówię, z fajnych materiałów, a jeszcze jak będzie jakiś dodatkowy akcent kolorystyczny, to dla mnie w sam raz, byle nie czarne. Byle nie czarne, bo nie lubię.
Czarnych strojów do ćwiczeń nie lubię, więc czekam na Wasze propozycje. A dlaczego się tak uniosłam, jeśli chodzi o Oceans Apart? Muszę Wam powiedzieć, że tak. Odnoszę wrażenie, że pojawiło się odzieżowe Natural Mojo albo Hello Body. Hello Body? Chyba tak nazywa się ta marka. Sama dostałam propozycję współpracy już kilka dobrych miesięcy temu od tej marki, jeszcze jak nie była taka popularna. Ale się nie zgodziłam, nie weszłam w tę współpracę. Co prawda ja markę Oceans Apart znam no zdecydowanie dłużej niż jest ona na naszym rynku, bo już widziałam ją, jak Włoszki ją reklamowały. Wtedy się trochę nią interesowałam i na początku, jak dostałam propozycję, to powiem wam, że byłam całkiem zaciekawiona tym. Mówię, no w sumie można by było coś takiego dla Was zrobić, a że Włoszki tak dobrze się wypowiadały o tych strojach, strojach do ćwiczeń dla kobiet, no to dlaczego nie? Ale oczywiście nasze rozmowy, czyli moja rozmowa z osobą po drugiej stronie, potoczyły się tak, jak się potoczyły, a nie zostałam dobrze potraktowana. Nie będę wnikać i nie będę Wam tutaj opowiadać, o co chodzi. Natomiast wtedy już podjęłam decyzję, że absolutnie nie wejdę z tą marką w żadną współpracę. I powiem Wam, że dzisiaj jestem zadowolona z mojej decyzji, ponieważ jak widzę, co się w tej chwili dzieje z tą marką i to, że reklamuje ją praktycznie co druga, co trzecia influencerka gdzieś na Instagramie i nie tylko, to włos mi na głowie staje. Już nie mówiąc o tym, że zawsze mnie to zawsze mnie, słuchajcie, to interesowało, że skoro jest marka, która jest dobra jakościowo, która stawia na dobre materiały, w kosmetykach też tak często jest, że mamy markę o fajnych substancjach aktywnych, wysokich technologiach i tak dalej, to takie marki zazwyczaj bardzo rzadko robią jakiekolwiek promocje, bo one ze względu na swoją jakość i tak już dobrze się sprzedają. Natomiast tutaj mamy markę, która reklamuje się jako świetna jakościowo, dobra, popularna i tak dalej. A co chwila, słuchajcie, widzę jakieś kody rabatowe, widzę jakieś zniżki, widzę jakieś promocje, kup za 319 dostaniesz to i tamto gratis. Albo kup to i kup i tamto dostajesz gratis. Ciągle po prostu gdzieś to widzę i słuchajcie, nie ma chyba takiego influencera, który by reklamował markę Oceans Apart i nie dawał jakichś gratisów czy jakichś kodów rabatowych. Wy wiecie, że ja absolutnie nie mam nic przeciwko temu, że jak się wchodzi we współpracę z marką i otrzymuje się jakieś kody rabatowe dla Was, to jak najbardziej tak. Bo dzięki temu wy też macie jakąś zniżkę i możecie coś kupić w naprawdę dobrej cenie. Ale ja strasznie, słuchajcie, nie lubię takiej agresywnej polityki reklamy. Kiedy widzę, że coś jest tak intensywnie reklamowane, każdy to pokazuje, wszędzie gdzie się nie rozejrzę, to widzę po prostu ten Oceans Apart, to w pewnym momencie zaczyna mnie odpychać. Tego jest dla mnie po prostu za dużo i wydaje mi się, że wy też macie czasami takie przekonanie, że jeżeli aż tak intensywnie się reklamuje jakąś markę, to wy zaczynacie robić krok do tyłu. No nie wiem, słuchajcie, ja już opinie na temat Oceans Apart słyszałam różne, oczywiście osoby, które reklamują markę, wypowiadają się jak najbardziej pozytywnie o tych strojach. Sama nie miałam, sama nie testowałam, nic nie kupiłam z tej marki i w tej chwili nie zamierzam kupić, więc nie mogę się wypowiedzieć na temat jakości tego, jak te stroje leżą, jak się je pierze, jak się sprawdzają podczas ćwiczeń, ale szukam czegoś innego. Stawiam na coś innego. Ja w ogóle jestem osobą, która idzie w inną stronę niż wszyscy, wy o tym doskonale wiecie. Więc będę Wam bardzo wdzięczna, moje drogie panie, jak mi polecicie coś fajnego. Myślę, że teraz już będę się z Wami kończyć. Dzisiaj trochę wcześniej kończymy ten daily vlog, chociaż już jest przed godziną 18 i wyszło przepiękne słońce, ale mam pewne plany. Moje plany to książka na wieczór. Zaraz zmyję resztki makijażu, które pozostały mi na skórze. Teresik, zwiążę włosy, zrobię jakąś pyszną ziołową herbatę i zabieram się za nową książkę. Dostałam w jednej z przesyłek PR-owych z kosmetykami książkę, która nazywa się o tytule Kobiety, które czują za bardzo. Książka Katarzyny Kucewicz. Słyszałam, że jest to świetna pozycja, którą warto przeczytać.
Nie wiem, dopiero zaczynam. Jeśli wy przeczytałyście, to dajcie koniecznie znać. Ale powiem wam, dlaczego ta książka mnie tak zainteresowała, że dzisiaj po nią chwytam i zaraz będę ją czytać. Między innymi dlatego, że właśnie jest ona skierowana do kobiet, które są takie wrażliwe, są wrażliwe, nadwrażliwe, tak jak ja. Czyli ta wyjątkowa wrażliwość, dar czy przekleństwo. Wiecie, że ostatnio miałam taki ciężki okres, a w sumie te ostatnie 2 lata były dla mnie ciężkie. Zaczynam pomału z tego wychodzić, ale jestem ciekawa, co mogę się dowiedzieć na temat tej mojej wrażliwości i jak ją mogę wykorzystać. Może dowiem się czegoś nowego o sobie? Zobaczymy. Także słuchajcie, taki plan na dzisiejszy wieczór. A ja teraz żegnam się już z wami. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Dzisiaj taki spontaniczny vlog, ale mam nadzieję, że wam się spodobał. Zresztą, kiedy poinformowałam was o tym, że będzie więcej daily vlogów, dostałam bardzo pozytywny feedback od was, że chcecie, że lubicie. Także będą. I tak jest z kosmetykami, i takie bez kosmetyków, i takie z pogadankami. Co prawda dzisiaj Massimo było nieco mniej. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ale postaram się, żeby następnym razem było go więcej, bo wiem, że też lubicie, jak występuję w moich filmach. Także koniec tej mojej gadaniny. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!